Rozdział szósty. Nie zwrócił uwagi na to, że Zachar podał mu obiad zupełnie zimny. Nie zauważył, jak potem znalazł się w łóżku i zasnął twardym, kamiennym snem. Nazajutrz wzdrygnął się na myśl, że ma jechać do Olgi. Niemożliwe. Wyobraził sobie wyraźnie, jak znacząco będą na niego wszyscy patrzyli. I tak jak Szwajcar wita go jakoś szczególnie uprzejmie, Siemion rzuca się wprost na złamanie karku, gdy zażąda szklanki, wody, Katia, niańka żegnają go życzliwym uśmiechem. To narzeczony narzeczone, mówią ich twarze, a on zaś nie prosił jeszcze o zgodę ciotki, nie ma ani grosza i nie wie, kiedy będzie miał. Nie wie nawet, ile dochodu przyniesie mu wieś w tym roku. Nie ma nawet domu na wsi, ładny narzeczony. Postanowił, że do czasu otrzymania pozytywnych wiadomości ze wsi widywać się będzie z Olgą tylko w niedzielę, przy świadkach. Nazajutrz więc rano nie pomyślał o żadnych przygotowaniach, żeby jechać do Olgi. Nie golił się, nie ubierał. Przeglądał leniwie gazety francuskie otrzymane w ubiegłym tygodniu od Ilińskich. Nie patrzył ciągle na zegarek i nie zastępiał się, że wskazówka prawie wcale nie posuwa się naprzód. Zachar i Anisja myśleli, że pana jak zwykle nie będzie na obiedzie w domu i nie pytali go, co przyrządzić. Zwymyślał ich, oznajmił, że wcale nie w każdą środę bywał na obiedzie u Ilińskiej, że to oszczerstwo, gdyż na obiedzie bywał u Iwana Gierasimowicza i że w przyszłości chyba tylko prócz niedzieli, a i to nie każdej, obiad będzie jadał w domu. Anisja co tchu pobiegła na rynek po podroby do ulubionej zupy Obłomowa. Przyszły do niego dzieci gospodyni, sprawdził dodawanie i odejmowanie wani i znalazł dwa błędy. Maszy poliniował zeszyt i napisał jej wielkie litery A. Po czym słuchał, jak śpiewają kanarki i patrzał przez uchylone drzwi na migające w ruchu łokcie gospodyni. Koło drugiej gospodyni spytała przez drzwi, czy nie zechciałby czegoś przegryźć. W domu pieczono serniki. Podano serniki i kieliszek porzeczkowej nalewki. Niepokój Ilicza nieco ustąpił, ogarnęło go tylko tępe jakieś zamyślenie i tak przesiedział niemal do obiadu. Po obiedzie, skoro tylko, leżąc na kanapie, zaczął się kiwać zmorzony snem, drzwi od pokoju gospodyni otworzyły się i ukazała się w nich Agafia Matwiejewna z dwiema piramidami pończoch w rękach. Położyła je na dwóch krzesłach, Obłomow zaś zerwał się i zaproponował jej trzecie, lecz nie usiadła, nie leżało to w jej przyzwyczajeniach. Była przecież wiecznie na nogach, wiecznych o coś staraniach i ruchu. Przejrzałam dziś pańskie pończochy, rzekła. 55 par, ale prawie wszystkie podarte. Jakaż pani dobra, powiedział Obłomow, podchodząc do niej i ujął ją lekko żartem za łokcie. Uśmiechnęła się. Dlaczego pani troszczy się o to? Wstyd mi po prostu. Nic nie szkodzi. To rzecz gospodyni, pan nie ma kogo, żeby to zrobił, a ja chętnie, mówiła dalej. Tu na przykład 20 par już do niczego, nie warto nawet cerować. Nie trzeba, niech pani wyrzuci to wszystko, proszę. Po co pani kłopocze się o te gałgany? Można kupić nowe. Jak to wyrzucić? Dlaczego? Te na przykład można wszystkie nadrobić. I zaczęła szybko odliczać pończochy. Niechże pani siada, proszę, czemu pani stoi? Proponował. Nie, dziękuję bardzo, nie ma czasu na rozsiadanie się, odpowiedziała, odsuwając się znów od krzesła. Dziś u nas pranie, trzeba przygotować całą bieliznę. Z pani cud prawdziwa, nie gospodyni, rzekł, zatrzymując wzrok na jej szyi i piersi. Uśmiechnęła się, więc jakże, spytała, czy nadrobić te pończochy? Zamówię bawełny i nici, nam przynosi starucha ze wsi, a tu nie warto kupować, wszystkie zleżałe. Jeśli pani taka dobra, proszę, niech pani będzie łaskawa, rzekł Obłomow. Mnie tylko wstyd do prawdy, że pani troszczy się o to. Nic nie szkodzi, cóż takiego mamy do roboty. To na przykład nadrobię sama, te dam babci, jutro przyjdzie szwagierka w gościnę, wieczorami nie będzie nic do roboty, to nadrobimy. Moja Masza zaczyna już robić na drutach, tylko druty wciąż wyciąga. Są za duże dla niej. To i Masza się wprawia? Spytał Obłomow. Naprawdę, słowo daję. Nie wiem, jak pani dziękować. Mówił Obłomow, patrząc na nią z taką samą przyjemnością, z jaką rano patrzył na gorący sernik.
Jestem pani bardzo, bardzo wdzięczny i nie pozostanę dłużny, szczególnie wobec Maszy. Nakupię jej jedwabnych sukienek, ubiorę ją jak laleczkę. Co też pan, za cóż wdzięczność, na co jej sukienki jedwabne? Jej i perkalowych nie, nastarczy wszystko, jakby się na niej paliło, a już najwięcej trzewiki, ledwie nadążymy kupować na rynku. Wstała i wzięła pończochy. Dokąd pani spieszy? Powiedział. Niech pani posiedzi, nie jestem zajęty. Innym razem, kiedyś w święto. I może pana też do nas prosimy bardzo na kawę, a teraz pranie, pójdę popatrzeć, co za kuliną, czy już zaczęła. No trudno, nie śmie pani zatrzymywać, rzekł Obłomow, patrząc na jej plecy i łokcie. Pański szlafrok też wydostałam z komory, mówiła dalej. Można go wyreperować i wyprać. Taki świetny materiał, jeszcze długo może posłużyć. To zbyteczne, nie noszę go już, odzwyczaiłem się od niego, już mi niepotrzebny. No, wszystko jedno, niech go wypiorą, może włoży go pan jeszcze po weselu, dodała, uśmiechając się i zamknęła drzwi. Sen nagle odbiegł go zupełnie, wytężył słuch i wytrzeszczył oczy. I ona wie, wszyscy, powiedział opadając na przygotowane dla niej krzesło. Ach, Zachar, Zachar! Znów polały się na Zachara słowa żałośliwe. Znów Anisja zaczęła wywodzić nosem, że pierwszy raz słyszy od gospodyni o weselu, że w rozmowach z nią nie wspominano nawet o tym, że wesela nie ma przecie i czy to w ogóle możliwe. Wymyślił to pewnie wróg rodzaju ludzkiego, żeby się nawet w ziemię zapaść miała, a gospodyni również przysiąc może na wszystkie świętości, że nie słyszała nawet o pannie Ilińskiej i na pewno miała na myśli inną jakąś pannę. Anisja mówiła tak wiele, że Ilja Ilicz znów zaczął machać ręką. Nazajutrz Zachar próbował prosić pana o pozwolenie pójścia w odwiedziny do dawnego domu na Grochową. Obłomow jednak dał mu takie odwiedziny, że Zachar ledwie zdołał zemknąć. Tam jeszcze nie wiedzą, musisz więc tam mnie obgadać. Siedź w domu, dodał Obłomow groźnie. Minęła środa. W czwartek Obłomow dostał znów przez pocztę miejską list od Olgi z zapytaniem, co to znaczy, co zaszło takiego, że nie przybył. Pisała mu, że przepłakała cały wieczór i prawie nie spała w nocy. Płacze, nie śpi ten anioł. Wołał Obłomow, Boże, czemu, czemu ona mnie kocha, czemu ja ją kocham, dlaczego spotkaliśmy się, to wszystko Andrzej, on zaszczepił miłość jak ospę nam obojgu i co to za życie, wciąż tylko niepokój i trwoga, kiedyż nadejdzie pogodne szczęście, spokój. Zdychając głośno, kładł się, wstawał, wychodził nawet na ulicę i wciąż doszukiwał się normy życia, takiego bytowania, które byłoby wypełnione treścią, ale płynęło zwolna, dzień za dniem, kropla po kropli w niemej kontemplacji natury i cichych, ledwie pełznących objawów życia rodzinnego, drobnych, niezakłócających spokoju kłopotach. Nie chciał wyobrażać go sobie jak szerokiej, pędzącej z szumem rzeki o wrzących falach, jak wyobrażał je sobie Sztolc. To choroba. Mówił Obłomow, gorączka, przedzieranie się przez porochy, zrywanie grobli, powódź. Napisał Oldze, że w ogrodzie letnim przeziębił się trochę, napić się musiał gorącego naparu ziół i przez 2 dni przesiedzieć w domu, lecz teraz przeszło to wszystko i ma nadzieję zobaczyć ją w niedzielę. Przesłała mu odpowiedź, chwaliła go, że się szanuje, radziła, żeby i w niedzielę, jeśli to byłoby potrzebne, pozostał w domu. I dodała, że woli ponudzić się jeszcze przez tydzień, byleby tylko uważał na siebie. Odpowiedź przyniósł Nikita, ten sam, który według słów Anisji był głównym winowajcą plotek. Przyniósł od panienki nowe książki z poleceniem Olgi, żeby Obłomow je przeczytał i przy widzeniu się powiedział, czy warto je czytać. Żądała wiadomości o zdrowiu. Obłomow, napisawszy odpowiedź, oddał ją sam Nikicie i wyprowadził go wprost z przedpokoju na podwórze, śledząc oczyma aż do furtki, żeby nie przyszło mu do głowy wstąpić do kuchni i powtórzyć tam oszczerstwa, jak również żeby Zachar nie wyszedł odprowadzić go na ulicę. Ucieszył się z propozycji Olgi, żeby się oszczędzał i nie przychodził w niedzielę. Napisał też jej,
że istotnie dla zupełnego wyzdrowienia musi jeszcze przez kilka dni pozostać w domu. W niedzielę odwiedził gospodynię, pił kawę i jadł gorący pieróg. Do obiadu zaś posłał Zachara na tamtą stronę rzeki po lody i cukierki dla dzieci. Zachara z trudem przewieziono przez rzekę. Mosty już zdjęto, Newa zaczynała zamarzać. Obłomow myśleć nawet nie mógł o tym, żeby w środę jechać do Olgi. Oczywiście można było przecież natychmiast pospieszyć na drugą stronę rzeki, zamieszkać na kilka dni u Iwana Gierasimowicza i bywać codziennie u Olgi, a nawet jadać tam obiady. Był jednak dostatecznie usprawiedliwiony. Newa uwięziła go na przeciwnym brzegu, nie zdążył się już przeprawić. Idąc za pierwszą myślą, Obłomow opuścił szybko nogi na podłogę, lecz po krótkim namyśle, westchnąwszy powoli z zatroskaną twarzą, znów się położył na swym miejscu. Nie, niech zamilknie ta gadanina, niech obcy ludzie, którzy bywają w domu Olgi, zapomną o nim po trochu i zobaczą go znowu co dzień dopiero wtedy, kiedy ich narzeczeństwo będzie wobec wszystkich ujawnione. Nudno tak czekać, ale cóż robić, dodał z westchnieniem, sięgając po książki przesłane przez Olgę. Przeczytał z 15 stron. Masza przyszła go prosić, czy nie zechce pójść nad Newę. Wszyscy idą zobaczyć, jak rzeka zamarza. Poszedł i wrócił na podwieczorek. Tak mijały dni. Ilja Ilicz nudził się, trochę czytał, chodził po ulicy, w domu zaś zaglądał przez drzwi do gospodyni, żeby z nudów zamienić z nią choć dwa słowa. Pewnego dnia zmeł jej nawet 3 funty kawy i to tak gorliwie, że aż czoło zrobiło mu się mokre. Chciał jej też dać do czytania książkę. Powoli poruszając wargami przeczytała tytuł i zwróciła książkę, mówiąc, że gdy nadejdą święta, weźmie ją od niego i każe Wani przeczytać na głos. Wówczas i babcia posłucha, a teraz nie ma kiedy. Tymczasem przez Newę przerzucono mostki i pewnego razu skakanie psa na łańcuchu i wściekłe szczekanie oznajmiło powtórne przyjście Nikity z kartką, zapytaniem o zdrowie i z książką. Obłomow zląkł się, czy aby nie będzie musiał iść przez mostki na drugi brzeg. Schował się przed Nikitą i napisał w odpowiedzi, że gardło ma trochę spuchnięte, wobec czego nie może jeszcze wyjść z domu i że los okrutny jeszcze przez kilka dni pozbawia go szczęścia oglądania umiłowanej Olgi. Nakazał usilnie Zacharowi, żeby nie ważył się gadać z Nikitą i znów przeprowadził tego ostatniego wzrokiem do furtki. Anisi zaś pogroził palcem, gdy wysunęła nos z kuchni, chcąc zapytać o coś Nikitę.